Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo dalekiej miejscowości, to jest Nijemirdum na północy Holandii, gdzie to jest od naszego miejsca zamieszkania, od Nowego Sącza, ponad 1500 km, a znajdujemy się tutaj nieprzypadkowo u naszego przyjaciela, z którym mamy już kontakt od kilku lat, dzięki m.in. Martinowi Hansenowi, który nas zapoznał i tutaj mieliśmy troszkę takich wysyłek właśnie na Azję, gołębi czy na Chiny, właśnie tutaj się z jak tym zajmował wszystkim, dlatego tutaj jesteśmy, a później w biegu naszej znajomości natrafiliśmy na jego wspaniałe, wybitne osiągnięcia lotowe, gdzie jest to, tutaj mowa tutaj o hodowcy takim jak Siak Buwalda, bo tutaj nie powiedziałem imienia na początku i nazwiska tego hodowcy. Jest to wspaniały hodowca lotujący na dalekim dystansie, prawdziwym dalekim dystansie. To są loty praktycznie od 800 do 1400 km. Tutaj należy na pewno na początek powiedzieć, że jeśli chodzi o daleki dystans, takie międzynarodowe loty długodystansowe typu Pau, Perpignan, Barcelona i tak dalej, to holenderscy hodowcy na pewno według mnie mają najlepsze gołębie długodystansowe. Widać to zresztą nawet na wynikach na PIPA, gdzie belgijskie gołębie lądują na 900-1000 km, a za parę minut lądują gołębie w Holandii na 1100-1200-1300 km. Są to niesamowite osiągnięcia i tutaj dlaczego jesteśmy w tym miejscu? Motto takie Siaka Buwaldy jest takie, brzmi ono następujące, jest to fly or die, czyli to znaczy leć albo giń. Na czym to polega? Tutaj ostatnie 60-70 km trasy gołębie, które wracają z lotów dalekodystansowych z południa Europy, z kierunku od Francji, od Hiszpanii, muszą pokonywać, jeżeli lecą powiem to 900-1000-1300 km, ostatnie 60-70 km dolatując tutaj do domu muszą pokonywać nad wodą. Także jeśli chcą zrobić fajny wynik, czołowy konkurs, muszą przelecieć przez tą wodę. Nie mogą się tego bać, nie mogą tego omijać, bo jak ominą tą wodę, no to wtedy oczywiście istnieje coś takiego, że już nie będzie tych szpicowych konkursów. Także tutaj jest naprawdę taka niesamowita hodowla, która przede wszystkim charakteryzuje się bardzo niesamowitym utwardzeniem tych gołębi. Gołębie po prostu, tak jak tutaj to motto jeszcze raz powtarzam, leć albo giń. Tutaj słabe gołębie nie mają szans uchowania się w tej hodowli i wszystko po prostu musi być robione na wysokim poziomie. Także tutaj może na początek zadam Siakowi kilka pytań, jak to się wszystko zaczęło, może na bieżąco będziemy tłumaczyć, a później Siak zgodził się na to, żeby nam pokazać te gołębiki w Polsce, bo tak jak mówię, jest to na pewno ewenement w skali europejskiej czy światowej, w tak trudnym położeniu lotować i osiągać tak znakomite wyniki jak tutaj kolega Siak. Tutaj znajdujemy się teraz akurat w pomieszczeniu dla hodowców, kolegów, którzy tutaj przyjeżdżają, czy dla różnych biznesmenów, którzy tutaj przyjeżdżają właśnie z Chin, z Azji, z Tajwanu po prostu po gołębie, ponieważ też bardzo cieszą się gołębie Siaka Buwaldy bardzo dużym zainteresowaniem na całym świecie. Zresztą jest to nieprzypadkowe, wygrywają loty właśnie, czy to jest w Afryce, czy teraz nawet można powiedzieć, że na Teneryfie Siak ma gołębie dalekodystansowe, ale na przykład teraz z lotu treningowego na Derby Arona Teneryfie Ryfę właśnie zdobył jak pierwsze miejsce gołębiem dalekodystansowym, ale one się też charakteryzują tym, że mają bardzo dobrą chęć powrotu do domu, w sensie bardzo dobrą orientację, także to jest również bardzo w tych ekstremalnie ciężkich warunkach tutaj na najdalszym kilometrażu w lotach międzynarodowych w Holandii. I może na początek zadam mu kilka pytań. Siak, tell me, what is the start of your loft? The start of my loft? When I left the Eier Camp in 2002, I started with pigeons from Dr. Broca and from Menne and Daughters and from Harry Brakelee from Holland. So two German lofts who were just before they started peaking to win international races. So I was there at the right moment. They were friends of mine from the Eierkamp days, and they got me some of the best pigeons, which I'm still very grateful for, which they know, and they brought me in quite some time. I built the complete family around just those few birds. I've tested many, but these three families, they really stood out for me, and they made me they gave me winners, they gave me national winners. Yeah, and it was 2002 I left Eierkamp. Yeah, yes. And then I started again here on this grounds in 2003, and you were worker by Eierkamp. Yeah. So I didn't know it. Yeah. I was when I left school, when normal people go to work, and I got a job at Eierkamp. Okay. I was office manager for them at the Ponderosa at the International Breeding Center, and I raced for them as well.
I've been there for 6 years. Mm-hmm. I know. Okay, to tutaj można powiedzieć, że Sjagwala swoją przygodę z gołębiami na nowo od początku zaczął w roku 2002, ponieważ do tego czasu od lat szkolnych, kiedy ukończył szkołę średnią, tak jak mówi, że tak jak normalni ludzie poszedł do pracy i został zatrudniony właśnie u braci Ayerka. Był tam menadżerem sprzedaży i tak dalej. I dopiero w 2002 roku odszedł z pracy właśnie od rodziny Ayerka i założył swoją własną hodowlę na loty dalekodystansowe i pierwsze gołębie pochodziły od doktora Brockampa, świetnej niemieckiej hodowli również Mene und Tyszta i trzeci był Brackley z Holandii. I to jest właśnie początek jego tej przygody z dalekimi dystansami, gdzie te trzy rodziny, oczywiście miał tam troszkę też innych gołębi, ale te trzy rodziny dały mu taką, można powiedzieć, całkowitą bazę, podstawę jego międzynarodowych sukcesów. And tell me, Siak, after since 2002, did you achieve immediately big results, or you have to test? Yeah, I had to test first, but in 2006 I won the first national here. That was my first big achievement here on my own name. That was with Doudson. She's the leading lady here. She in the first race of the year she was 8th national, and 4 weeks later she won 1st national, and she had a 4-hour lead here locally, and I put her in stock. 4 hours? 4 hours, yeah. And I put her in stock in the breeding section immediately and started building around her and her brothers. That was they were coming from a pair that was. Pair you have once in a lifetime, mm-hmm. Yes. And after selection, all that family is most of the birds are based around that family. That first national winner, she bred the first national winner, grandchildren winning first NPO provincial races. So I hit gold almost instantly, mm-hmm. with Mene pigeons. She was coming from the Mene line. Yeah. Okay. The name was Doudson. Yeah. Doudson. After it's a hard name, but she's an international photo model. Ah, so. She's one of the superstars. I didn't know it. And coming from my province. Okay. Super. I tutaj wszystko zaczęło się od samiczki, bo zapytałem tutaj Siaka, czy od razu odniósł jakieś wspaniałe sukcesy. No i faktycznie po 4 latach zajmowałem się dalekim dystansem, już wygrał pierwszy lot narodowy w 2006 roku dzięki samiczce Doudson, która tutaj jest nazwana na cześć... Doudson was what? Supermodel. She's a supermodel from Friesland, from my province. Tutaj z Frieslandii, z jego prowincji, tutaj była właśnie taka modelka, która nazywała się Doudson i na cześć tej właśnie modelki nazwał tą samiczkę i wokół niej zaczęło się wszystko tutaj rozwijać, także z jej braci, sióstr, tak samo bezpośrednio z niej stworzyła się wspaniała, wybitna rodzina, ponieważ tutaj właśnie potomkowie Doudson, czyli dzieci, wnuki, wygrywają również dalej loty narodowe, także jak to jest, jak powtarza, że taką samicę ma się raz w życiu, gdzie ona już na pierwszy lot, jaki została zakoszowana na daleki dystans, zajęła 8 miejsce w kraju i później zdobyła pierwsze miejsce właśnie z tego dalekiego dystansowego lotu. What distance it was first? It was 850 km. To pierwszy ten lot, który wygrała, to było narodowe 850 km i później te wszystkie loty do 1300 km ta rodzina właśnie do dnia dzisiejszego za pomocą tam jakichś niewielkich dokrzyżowań innych gołębi po prostu jest w stanie wygrywać. Czy to na wspólnych gołębnikach, czy tutaj tak mówię w lotach, już można powiedzieć nawet od 300-400 km, gdzieś tutaj nawet jest, jak się przed chwilą śmiał, że ma nawet dwie samiczki, które teoretycznie chyba same nie wiedzą o tym, że pochodzą z dalekiego dystansu, bo wygrywają już loty sprinterskie. Także taka fajna sytuacja, że gołębie, które potrafią wygrać na 200-300 km w takiej silnej konkurencji, tak jak jest Holandia, potrafią również później zwyciężać na dystansie 1300 km. Okay, and tell me, Siak, what is your method to raise the pigeons? To raise? I'm one of the few guys who raises total with the wood. So I raise with very simple everything where the wing flies here. Mm-hmm. There are no reserve. It's like an army without reserves. Mm-hmm. I raise everything. Yes. And I prefer to raise total with the wood. I've tried natural, so on nest, but that's not my game anymore. So total with the wood is my system, and I raise them, but I raise them in groups by age. I have different teams. The yearlings are raised on a widowhood, but they are not paired up for the season. So it's like in a monastery, you know, they have monks and you have sisters, brothers and sisters, and they're sitting separate. They don't have boxes, they are not paired up. But that's like how youngsters? I raise them. Like the youngsters, yeah. Okay. I raise them on Belgium system, yes, on the door. Yeah. That's what I prefer. I keep them dumb a bit. Yes, I know. So I can motivate the long distance pigeons, they peak
on an, not as yearlings. They peak when they are 2, 3, 4 years old. Mm-hmm. So all I, when, as yearling, I'm pushing them on the races, but that I don't expect yes. anything. Yes, it's normal. For long distance. So it's, I give them time to develop. Mm-hmm. Yes. Without normal. As low stress level as possible. Yes, okay, super, very nice metody. I tutaj właśnie Siag ma coś takiego, pytałem się, o jaką metodę stosuje i tutaj jest to totalne wdowieństwo, normalnie tak jak u większości hodowców, chociaż na długi dystans może jest to troszkę rzadziej spotykane. Próbował gniazdówką, ale to nie jest jego gra absolutnie. I tutaj jest takie spostrzeżenie na temat dalekodystansowych gołębi rocznych. On gołębie roczne osiąga też fajne wyniki nimi, ale chce, żeby się jak najlepiej rozbudowały w mięśniu, w budowie, żeby się nie stresowały. Także tutaj można powiedzieć, że z siodełka zarówno siedzą osobno, samce i samiczki, wiadomo, roczne, ale są lotowane z siodełka, bo tutaj Siag mówi, że najważniejsze wyniki one mają osiągać jako 2-3-4-letnie gołębie, dlatego chcę im dostarczyć jak najmniej stresu, a jak najwięcej takich pozytywnych emocji, takiego rozwoju, żeby po prostu traktuje je tak samo jak gołębie młode. Także nie przejmuję się, że któryś leci lepiej, no wiadomo, wtedy jest wyróżniany, ale jeśli czy gołębie jakieś roczne lecą wolniej, czy coś, to go w ogóle nie interesuje, one mają swoją całą moc pokazać, są przyzwyczajone do, na metodę wdowiejstwa dopiero jako 2-3-4-letnie gołębie. I teraz zapytam Siaka, jak wielka jest jego drużyna lotowa, ile gołębi liczy, jaką karmę używa, także zaraz przejdziemy do tych kolejnych rzeczy. Siak, how many pigeons do you raise normally? Normally I have about 50 yearlings and some 50 to 60 old birds. Those are 2, 3, 4 year olds. As youngsters I normally around 90 youngsters or so, but that's not that important. It's pure the nature. It determines how many pigeons are there. Yes. I don't have to select. Nature selects them for yes, me. Exactly. I tutaj jest Siak zazwyczaj ciągnie dla siebie 80-90 młodych. Tutaj ma bardzo wielkie problemy, bo zawsze powtarza, że jeżeli tak jak ja mieszkam w górach, on to rozumie, że mamy ogromne problemy z jastrzębiem, ale on twierdzi, że tutaj właśnie przy wodzie ma jeszcze większe problemy. Też jest, że bardzo dużo ludzi twierdzi, że na paskim terenie nie ma problemów z jastrzębiem. Tutaj akurat nic bardziej mylnego. Tutaj również ma takie problemy i on tutaj wychodzi z założenia, że ma 80-90 gołębi, on ich nawet nie liczy, po prostu on lotuje je naturalnie, czyli on sam tutaj stwierdza, właśnie powiedział, że natura selekcjonuje te gołębie za niego, a rocznych do lotu ma 50 i starych gołębi 50-60, także około 100 gołębi z tego 50 lata loty od praktycznie od 100 km do 1300, także jest to, można powiedzieć, że całkiem niemała ilość gołębi, aczkolwiek na tak ciężkie loty, gdzie tutaj około 10 lotów ma, zawiera program lotowy do, w okolicach 1000 km, także te gołębie naprawdę mają co latać. And how many races do you have for long distance? We have, we have a big choice in yes. races. We have our national program, the Holland program, yes, which is 6 or 7 races. And we have the international program, which is also 6 races. So you can make your pick. But yes. here in this area, mostly it's the national program. Yes. But I prefer international also. So mm-hmm. it's for me, it's either I do this one year or mm-hmm. that one year. I like to test. Yes. I like to test. So if you want, you can do 13 yes. races, but that's but that's almost impossible. Yes, exactly. For that, I need double the team what yes, I yes. Have now. I tutaj go pytałem, jaka, ile w ogóle lotów on tak można powiedzieć obstawia i tutaj mówi, że jest wybór, że jest 6-7 lotów międzynarodowych i 7 lotów narodowych, także dystans jest podobny, ale to są takie można powiedzieć osobne klasyfikacje i jednego roku powiedzmy obsługuje tam 8-9 tych lotów maratońskich i sobie wybiera, raz daje na narodowy, raz na międzynarodowy w zależności od pogody, od warunków, od kondycji stada, on tutaj nie ma jakiejś podwójnej czy potrójnej drużyny, tak jak nieraz jest w tych wielkich fermach gołębi, gdzie jedne gołębie idą na ten lot, druga drużyna na ten, tutaj jedna drużyna musi oblecieć to wszystko, także wiadomo, to jest niewykonalne, żeby jeden gołąb poleciał w jednym tygodniu 2 loty maratońskie, także musi troszkę tutaj wybierać, ale zazwyczaj te gołębie najlepsze mają 6-7 lotów maratońskich w skrzydłach, także nieprawdopodobne osiągnięcia, gdzie te gołębie, tak jak mówię, w ciągu 6-7 lotów przelatują 6-7 tysięcy kilometrów, także są to naprawdę gołębie, no można powiedzieć, no, rewelacyjne z charakterem, no i naprawdę, no, mają to coś w sobie, to nie jest tak jak jeszcze, można powiedzieć, polski system, że gołąb zaliczy 2-3 maratony, tutaj 6-7 maratonów i dopiero może zimować, także no, jest to bardzo takie trudne do osiągnięcia rzecz. And Siak, what kind of food do you use in your racing pigeons? Only Matador. For me there's only one food. I'm also the representative for Holland and Belgium, yeah. So for me that's very simple, but that's only recently. But Matador by far is the for long distance especially, because on long distance pigeons you have to treat them a bit different than sprint and sprint pigeons and normal long distance pigeons. And this food is very suitable for long distance pigeons, for extreme long distance pigeons, because we want to keep them eating.
Yes, exactly. So you cannot stuff them, you cannot stuff them full. You have to build it up and be very precisely, because we basket on Tuesday and we liberate on Friday, or we basket on Monday and liberate on Friday. You have to be in the basket for many days. Yes. And that needs a different approach. It's a different, and that food suits in there perfectly. And do you feed the pigeons with the same food every day or all week, or you change? No. It's a system. We raise the pigeons either in every 3 weeks, or two times a year, and then with four weeks in between. So it's a build-up system. You clean them out after the race. You make the intestines clean with food. Then you build them up again for training. Very light, you keep them very light, because the lighter they are, the harder they train. And the last couple of days, it's all about fats. Getting the good fats in. Not fat, yes, the good fats, yes, at the right moment. Because the peak is different. You have to, they go into the basket and then you don't know what's happening. So yes, that's it's not one night in between on basketing Friday, racing Saturday. That's different. This is a longer approach. So it's very difficult to prepare the pigeons. It's a bit different. For example, you have less control. Yes. Because they are away. It's they're not away only gone. One night in the basket. No, they are in there three or four nights in the basket. And weather is sometimes even 5 days. Even 8. 8 days. This year we had Aachen, International Aachen. It was 8 days in the basket. No, it's horrible. No, well, it can be done. It's not impossible. They treat the pigeons very well. They are in very spacious baskets, so that's not a problem. I tutaj właśnie tutaj z Jakiem pytam się, jaki karm używa. No to on tutaj jest przedstawicielem na całą Holandię firmy Matador, także dla niego wybór jest prosty, jaki karm używa, ale tutaj zaznacza, że jego gołębie co 2-3-4 tygodnie uczestniczą w lotach w zależności od dystansu, od tego jak wróciły zmęczone, jak są nastawiane na które loty, czy narodowe, międzynarodowe. I tutaj mówi, że początek właśnie zawsze jest taki, że trzeba te gołębie troszkę delikatniej karmić, może na początku trochę więcej białka, później troszkę zastopować, żeby we właściwym momencie chwyciły tą odpowiednią masę. On nazywa, że to niby mają być zatłuszczone, ale on to nazywa takie pozytywne zatłuszczenie, czyli nie przesadne, a takie, że po prostu te gołębie, to tak jak można na polski przetłumaczyć, że potrzebują tego właśnie optymalny mięsień w optymalnym czasie, nie tydzień wcześniej, nie tydzień po, tylko no, trzeba tutaj trafić fajnie z formą, bo tutaj zaznacza, że te gołębie muszą być super przygotowane, ponieważ oni koszują gołębie na przykład w poniedziałek, we wtorek, gołębie są wypuszczane w piątek, w sobotę, czasem siedzą 3 dni w koszu, a w tym roku przykładowo był międzynarodowy. Tutaj mieli lot z Holandii Aachen i gołębie były 8 dni w koszu przetrzymywane, także to jest naprawdę niesamowite. W Polsce pewno nic nie miałoby takiego miejsca, albo by wypuścili gołębie, albo byśmy wracali z tymi gołębiami, a tutaj 8 dni gołębie siedziały w koszu i potem wszystkie zostały wypuszczone, ale fajnie były zaopiekowane i wróciły i z tego lotu na przykład nie zgubił nic i odbił 3 czołowe tej gołębie w swoim okręgu, także to jest takie warte podkreślenia, że te gołębie są całkiem inaczej trenowane i tak jak to jest, jak mówię, trenowane, karmione, że tutaj nie ma żadnego porównania z gołębiami sprinterskimi czy na średniej. To jest całkiem inna gra, całkiem inaczej to wygląda. And Shaq, tell me also please, do you make any treatments to the pigeons in the dark? Well, I mean, in Poland a lot of people go to the vet, even when the vet tell that the pigeons are healthy, they do the cure, treatments, they do. What do you think about it? I try to do as less as possible, of course, but everybody will tell you that. But the thing is, when you're in the basket that long, they have when they're in the basket for 3 days, then they have all the infections you can imagine. They have everything. And some of the guys here from our club, they go to the vet to have them checked. I keep a simpler system, I just clean them after the race. That means one day after the race, I bathe them, I give them a hot, warm hot bath, and I clean them completely. So that's the outside of the pigeon, which I'm absolutely make sure they are clean. I massage them, every bird. Every single bird that was in the race. They're being clean, and then they recover very well. Then I give them time to recover. The bacteria, canker, everything, they got everything. And after a week, I will, when they fully recovered, because that's very important to me, then I clean them, I cure them for whatever they have. Because unfortunately, it's like that. They are in the basket with 5,000 pigeons in a truck. When I go to Kassel, to the Messe, I'm sick afterwards. Because there are 20,000 people who are it's sniffing true. And with the pigeon. And in the long distance, when there's something wrong,
In the short distance, they come home, no yes, problem. Exactly. Middle distance, still they come home. Right. But when it's 1,000 kilometers, yeah, you don't see them back again. Exactly. But of course, we try to do as if it's not that we blindly cure. No, no, no. Specific canker is the most trichomonas is the most evident. That's most of the time. That's what I definitely do. And I, but that's as low as possible. I tutaj właśnie z jak poruszył bardzo taką ciekawą kwestię, bo się pytałem, czy podaje właśnie jakieś antybiotyki, jakieś kuracje w swoim gołębniku i on oczywiście powiedział, że oczywiście nie podaje nic, tak jak zresztą wszyscy to powiedzą, że nikt nie podaje żadnych medykamentów ani nic, ale on tutaj stwierdzał, że akurat jeśli chodzi o loty długodystansowe, jest to totalna bzdura. Dlaczego? Tutaj jest kwestia taka, że gołębie jako tako, wiadomo, stara się używać jak najmniej antybiotyków czy jakichś tam medykamentów dla gołębi, aczkolwiek po każdym locie długodystansowym gołębie, co robi, to jest ciekawe, ja o tym jeszcze nie słyszałem nigdy, tutaj wcześniej mi to właśnie o tym wspominał, ale u innych hodowców o tym nie słyszałem. Dzień po locie jak bierze do ręki i kąpie wszystkie gołębie, każdego osobno. Po prostu czyści je, bo on twierdzi tutaj, że one dużo lepiej wtedy dochodzą do siebie, gdzie te gołębie może same tak od początku nie chcą się ukąpać, jak są jeszcze zmęczone po locie i tak dalej. A to jest bardzo ważne, ponieważ gołębie no brudzą się w kabinie, jeżeli siedzą sobie w samochodzie 3, 4, 5 dni czy 8 nocy, to normalne jest, że one się ubrudzą i tak dalej. I dlatego on każdego gołębia po locie po prostu kąpie, żeby był cały czyściutki z zewnątrz, a później po 2-3 dniach podaje jakieś właśnie coś typu na kokcydie, na trichomonady. Tutaj jeżeli coś wyjdzie w badaniach, wiadomo, że trichomonady czy kokcydie rozwijają się tam 5-6 dni, to od razu to nie wyjdzie, ale właśnie po takim locie, jak tutaj twierdzi, że one praktycznie mają, za wszystko zależy od odporności, ponieważ one w sobie mają wszystko, co mogą mieć. To jest tak samo, tutaj właśnie dał taki fajny przykład, że byliśmy w Kassel przed miesiącem. Siak również był jako przedstawiciel Matadora w Holandii. Też tam spotkaliśmy się i właśnie śmialiśmy się, że później troszkę byliśmy chorzy, dlatego że jest tutaj, przychodzi 20 tysięcy hodowców na jedną halę i każdy przynosi różne bakterie, różne infekcje i przez to później połowa Kassel, można powiedzieć, połowa wystawców chorowała, bo po prostu tak samo jest z gołębiami. Jeżeli idzie do jednego samochodu 5 tysięcy gołębi, to każdy coś przyniesie innego, inną florę bakteryjną i te gołębie później po prostu trzeba odkazić. A jeżeli ktoś mówi, że nie robi takich kuracji i tutaj jeszcze jak właśnie zaznaczył, najważniejsze, że gołębie, które idą na 100, 300 km, na 500 km, one nawet lekko zainfekowane są w stanie wracać do domu i tego może na pierwszy rzut oka nie zauważymy, że coś im jest, ale gołąb, który nie będzie, można powiedzieć, odinfekowany i w 100% zdrowy, on nie przyleci z ciężkiego 1000 czy 1300 km, także tutaj no, bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy na pewno od Siaka się możemy dowiedzieć i tutaj myślę, że to było na tyle takich pytań i teraz pozwolił nam Siak tutaj sfotografować, zrobić parę, może taki krótki filmik na jego tej gołębnikach i od razu Siak zaznaczył, że wszystkie te gołębniki, które tutaj posiada, to nie jest szpital. Te gołębie muszą się troszkę do bakterii przyzwyczaić, dlatego tutaj prosił, żeby hodowcy się nie zrazili, że może nie jest czysto, klinicznie jakoś wszystko na biało, tylko no, jest troszkę bardziej brudno, ale mówi, to jest tylko i wyłącznie nie z tego, że on jest leniwy, tylko dlatego, że on po prostu twierdzi, że to są najlepsze warunki dla gołębi, które no, mimo wszystko na troszkę muszą się uodpornić. Także zapraszamy tutaj teraz do gołębników Siaka. Here is breeding loft, right? This is the breeding loft, yeah. Tutaj znajdujemy się akurat w gołębniku rozkładowym Siaka. Tutaj można zauważyć, że jest taka przestrzenna woliera, taka ogromna, tutaj jest siatkami i tutaj są tak samo siatki antywiatrowe, ponieważ mówi, że Siak, że powietrze jest dobre, ale nie w nadmiarze, także nie ma jakichś większych przeciągów czy coś. Tutaj gołębie właśnie sobie mogą wychodzić nawet. A tutaj tak jak mówię, no, są przedziały rozkładowe. Tutaj jak Siak zaznaczył, nie ma jakichś sterylnych porządków czy coś takiego, ale on sobie nie przypomina, że w ostatnich 5 latach gołębie miały u niego problem z adeno, czy jakieś, nie wiem, trichomonady, kokcydiozy i tak dalej. Tutaj nie ma czegoś takiego, kompletnie nie występuje, także tak to wygląda. Tu jest taki właśnie gołębik rozkładowy. Tutaj akurat trafiliśmy na bardzo deszczową pogodę w Holandii, gdzie no, jechaliśmy chyba 18 godzin do 1500 km, ale do Siaka zawsze warto, a tak chcieliśmy nagrać taki fajny reportaż jako Major Racing Team, że faktycznie tutaj w Polsce pewno nikt nie słyszał o kimś takim jak Siak Buwalda albo jakiś pojedynczy hodowcy, bo tutaj jesteśmy nastawieni w Polsce na, to muszą być gołębie, powiedzmy tutaj Kangę, Kotmana i tak dalej, same takie słabe nazwiska, a o takich gołębiach właśnie jak Siak, o takich ekstremalnych ptakach, które pokonują przeciwności losu, ostatnie 60-70 km lecą nad wodą, gdzie no każdy musi zrozumieć, że to on faktycznie jak tego ma skoro jak 1000 km czy 1200, no to on na tych tak jakby dopalaczach musi lecieć tą końcówkę, to nie są zwykłe gołębie. Także tutaj to powiedzenie leć lub gin no nie jest takie, można powiedzieć, puste. I tutaj Siak nam pokaże kilka fajnych gołębi. This is Doutzen. She's now 13 years old.
She won First National, and she's the main lady, she's the leading lady, the first lady of the loft here. Tutaj właśnie strzak nam pokazuje Dawson, to jest jego samiczka, od której wszystko się zaczęło. Samiczka z 2004 roku, która wygrała pierwszy narodowy konkurs złoty 850 km. Ona już jest 13-letnia. Tutaj ma bardzo, bardzo nerwowy gołąb, ogólnie taki widać, taki wyrywny właśnie, specyficzny. Tutaj jeśli chodzi o daleki dystans, bardzo malutka samiczka i można powiedzieć, że ani nie prezentuje jakiegoś wspaniałego umieśnienia czy coś, bo na pewno wielu hodowców może by powiedziało, że o, taki zwykły gołąb, taki nie ma w nim nic specjalnego, a tutaj naprawdę taka malutka na główce, ale typowy dalekodystansowy gołąb, to jest matka całego rodu, ciemna samica na kolorowym oku. Można, tak jak mówię, jeszcze może nie, też trzeba zaznaczyć, że ta samiczka ma już 13-14 lat praktycznie, także tutaj no, na pewno w budowie, w mięśniu nie będzie wyglądała jak dwuletnia samiczka, ale naprawdę jest to matka całego rodu i faktycznie no, rewelacyjny gołąb. I tutaj właśnie taka ciekawostka, że ta samiczka dalej daje młode. No, czyli to świadczy właśnie tutaj o takiej długożywotności gołębi syjaka. Tutaj można powiedzieć też, że dlaczego w Polsce czy nawet na portalach zagranicznych bardzo rzadko można spotkać na aukcjach gołębie syjaka w Buwaldze. Są takie wybitne perełki, on tutaj ma bardzo fajny kontakt z Chińczykami na Tajwan, do Stanów Zjednoczonych, dlatego jeśli chodzi tutaj o te jego gołębie, to bardzo ciężko są dostępne, dlatego może też on twierdzi, że loty po prostu pokazują jakość jego gołębi, on się w ogóle nie reklamuje, dlatego też to jak mówię, syjak może byśmy pokazali twoją hodowlę w Polsce. Ale tak jakiś nie był jakimś entuzjastą, że tak fajnie, będziemy sprzedawać gołębie czy cokolwiek. On tutaj nawet nie podjęliśmy tematu w ogóle aukcji czy czegoś takiego. Po prostu tutaj tylko i wyłącznie koleżeńsko pokazujemy hodowlę syjaka, żeby pokazać hodowcom w Polsce, że faktycznie tacy fantastyczni hodowcy, którzy nie pchają się na pierwsze strony gazet, magazynów, filmów i tak dalej, mają rewelacyjne gołębie. To jest Melinda. It's the daughter of Dawson. Oh, and she also won First nice. National. A, jest super. Tutaj mamy Melindę. Jest to bezpośrednia córka samiczki właśnie Dawson. Ona jest w upierzeniu, w budowie już jest rewelacyjna. Jest troszkę większą samiczką. Też taka bardzo właśnie wyrywna. Widać, że taka mądra. Kręci dookoła łebkiem. Tutaj jest taka właśnie to, co syjak bardzo lubi w jego gołębiach, że są takie ekspresyjne. Można powiedzieć, wyrażają takie własne ja. Są ciężkie do utrzymania w ręce, nie są takie potulne, spokojne, tylko mają taki jakby charakter właśnie. Ona już tutaj jest w moich rękach. Pierwszy raz mnie widzi i tak właśnie się rozgląda, zastanawia. No proszę sobie, nawet koledzy hodowcy mogą zobaczyć, jak ona patrzy we wszystkie strony, jak po prostu no, bije mądrość z tego gołębia, dlatego też nie bez powodu wygrała również lot narodowy ta samiczka, także no rewelacyjny gołąb, w upierzeniu to aż chce się trzymać tego gołębia, to jest rewelacyjny ptak i ta samiczka tutaj jest z roku 2010. Przepiękne gołębie i tak tutaj jak wspomniałem właśnie, że syjaka gołębie charakteryzują się długożywotnością. Tutaj samiczka ma 14 lat, ona nadal jest płodna, tutaj wszystkie te samiczki no rewelacyjne okazy, co to dużo można powiedzieć. Naprawdę te gołębie nie potrzebują jakiejś reklamy czy czegokolwiek, dlatego tutaj właśnie gdybyśmy się mocno nie przyjaźnili, że 4-5 lat ze syjakiem, również na wspólnych gołębikach często się spotykamy, czy na różnych wystawach tutaj przyjeżdżamy do niego, czy to z tatą, czy dzisiaj tak jak jestem tutaj z Agnieszką, no kolegujemy się, przyjaźnimy i dlatego no, można powiedzieć, że mówi dobra, możemy zrobić tam taki filmik, bo naprawdę no, jest to ciężkie do wykonania ogólnie. This is the main breeding cock, this is Dayan. He won 47 Bordeaux National on the day, 1000 km. And he won 74 Barcelona National on 1300 km. And he's the father of Melinda. Super. Tutaj mamy... The eye. Just fill in the eye. Tutaj można zobaczyć, pokazuje nam samca Dayana, to jest jeden z jego najlepszych. Proszę zobaczyć, jak te gołębie są wyrywne, nie można ich przytrzymać nawet za dzióbek, takie no, rewelacyjne gołębie, aż chce się je trzymać. Tutaj, jeśli chodzi o daleki dystans, one wiadomo nie mają budowy sprinterskiej, ale tak jak ten gołąb tutaj, to jest właśnie Dejan, to jest ojciec Melindy, czyli pierwszego konkursu narodowego z lotu 900 km. On sam lądował na 30-50 miejscu z lotów 1000 i 1300 km, pokonując te dystanse w pierwszym dniu. Naprawdę jest piękny w budowie. Piękne oko, tutaj zauważyli Państwo, że kolorowe oczy przede wszystkim mają te gołębie syjaka z bardzo takim ziarnistym pierścieniem, ale gołębie naprawdę aż chce się trzymać w rękach, upierzenie. The feather is great. Yeah, it's the
Tak, i tutaj właśnie mówi, że jakość również zaczyna się od piór, także tutaj te gołębie muszą mieć no wszystko. Tutaj plecy są bardzo fajne. Tutaj widać, że troszkę gołąb chyba był kontuzjowany, bo uderzył gdzieś w mostkiem, gdzie ma bardzo właśnie taką dziurę aż w mostku, ale to pewno jakaś techniczna kontuzja. Ale gołąb naprawdę no rewelacyjny. I tutaj tak właśnie można zaznaczyć, że jeszcze raz to podkreślam kilkakrotnie, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby cała rodzina była tak wyrywna, taka ekspresyjna jak tej gołębie właśnie Ocjaka. Tutaj nie da się go trzymać za dziób czy coś, jest taki naprawdę mimo swojego wieku, te gołębie mają takie swoje ja, dlatego też pokonują te dystanse 1300 km. Tutaj Siak właśnie zwraca uwagę na to, że gołębie lecące 1300 km tutaj z południa Europy, z Hiszpanii, z Francji, lądując aż do Holandii, tutaj można powiedzieć, oni mają taki dwuetapowy lot, gdzie belgijskie gołębie lądują na 800 km, na 900, a one tutaj na 1200-1300 muszą lecieć, gdzie czasem zdarza się, że jest front ciepły, front zimny, front ciepły. One muszą się przebijać przez te trzy fronty, gdzie czasem loty są katastrofalne, a tu na trzeci, czwarty, piąty dzień te gołębie dolatują z różnych stron, gdzie omijają te fronty, mają w skrzydłach dużo więcej kilometrów, a naprawdę wracają do domu. Także są to, no, według mnie jedne z najlepszych gołębi na świecie, jeśli chodzi o daleki dystans tutaj, bo w tych warunkach, gdzie na końcówce mają 70 km wody, no, tak jak mówię, no, takich hodowli na świecie myślę, że można policzyć na palcach jednej ręki, jak tutaj u właśnie kolegi Siaka. This is Maikon. Maikon won 5th National St. Vincent, 1142 km. And he's bred from a brother of Doutzen. I tutaj jest właśnie Maikon. 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 Tutaj jest gołąb, który zdobył piąte miejsce na locie narodowym z lotu 1158 km. Również przyleciał to pierwszego dnia. Rewelacyjne osiągnięcie, gdzieś tu tylko kilka gołębi praktycznie w Holandii było w pierwszym dniu. Było bodajże 7 czy 8 gołębi. A tutaj należy zaznaczyć, że Siak ma jeden z najdalszych dystansów tutaj odległości. No i ostatnie 70 km gołębie muszą lecieć tutaj w pogodzie przez wodę. Także no wiadomo, one mogą omijać tą wodę, no ale wtedy nie robił człowiek konkursów, także coś za coś. I tutaj to on jest właśnie wyhodowany z brata Doutzen, czyli tej najlepszej samiczki rozpłodowej. Także widać, że cała rodzina rewelacyjnie się spisuje. No i gołąb tak samo. No, upierzenie tych gołębi jest fantastyczne. No, nie można kompletnie do niczego się przyczepić. Naprawdę bardzo rzadko się spotyka, żeby gołębie w tak otwartych wolierach miały takie upierzenie. I tutaj to Siak potwierdza, że jeżeli się lata to 1000 czy 1300 km, to te gołębie no, muszą mieć rewelacyjne upierzenie. To nawet nie ma o czym mówić, bo one muszą się ślizgać przez to powietrze, zwłaszcza jak właśnie są fronty i tak dalej. Dlatego... Very typical for my family is this tail feathers. Yes, they stick out. They stick out. Exactly. The father of Doutzen has that. Mm-hmm. And you can recognize the family by these tail feathers, which mm-hmm. are sticking out. Also. That's family sign. I tutaj właśnie pokazał Siak, że może czasem tutaj przychodowcy zauważyli, że dwa ostatnie pióra w ogonie tak troszkę idą na dół, tak jakby można powiedzieć, są takie dzikie. I to jest znak rozpoznawczy jego gołębi, że jeżeli ktoś myśli, że ma oryginały odpływalne, to te gołębie muszą mieć właśnie takie dwa piórka na dół. To jest miała i Doutzen to, i rodzice Doutzen. Wszystkie te gołębie właśnie mają te dwa takie jakby dzikie pióra w ogonku, które idą tak jakby na dół, troszkę tak osobno odklejają się od reszty ogona. I mówi, że to jest właśnie takie rozpoznawcze dla tych jego najlepszych gołębi. This is the other family. This is Dr. The Broken Pigeons. This is Skyler. Yeah. I had two half sisters of Euro Diamond. They are main breeders here. That's the other line. So that's the family you just saw. This is the broken line. This is Skyler. She won 5th National Aurillac and 29th National from Orange. I tutaj jest gołąb, który był 13 i 32 na lotach narodowych. Tutaj z lotów powyżej 900 km i to jest całkiem inna linia gołębi, mianowicie to jest akurat, ten gołąb nazywa się Skyler i to jest linia doktora Brokampa z Niemiec. Także troszkę inne gołębie, oczywiście na tych glazerowych oczach, co jest właśnie charakterystyczne dla gołębi Brokampa. Również fenomenalne w upierzeniu i mówi, że świetnie się zaczynają się właśnie pokazywać krzyżówki tych gołębi właśnie doktora Brokampa z jego ptakami, ale również tutaj upierzenie tego gołębia jest obłędne. No, rewelacyjne, naprawdę, aż no, naprawdę chce się trzymać te gołębie w rękach. To jest niesamowita możliwość i naprawdę przyjemność, że mimo wszystko, że się jedzie w tej paskudnej pogodzie ponad 1500 km, to dla takich gołębi naprawdę warto. A tutaj też od pewnego czasu właśnie sprowadzamy do swojej hodowli te gołębie, testujemy je. Już w pierwszym roku się bardzo fajnie pokazywały, zwłaszcza na wspólnych gołębnikach również. Także tutaj zobaczymy, jak u nas te gołębie będą się sprawdzały na takich lotach typu właśnie dla naszego okręgu jest to Wolfsburg, czy później loty z Brukseli. Także no, jesteśmy sami bardzo ciekawi, jak te gołębie się będą
sprawdzały w naszych warunkach, aczkolwiek tak jak mówię, w tym roku już mieliśmy pierwszy model z tych ptaków i głębi na wspólnych głębnikach okazywały się rewelacyjnie, między innymi na derby Korabia, gdzie zdobyliśmy tytuł pierwszego, trzeciego lotnika, czy z finału czwarte, szóste miejsce, czy na bardzo ciężkim wspólnym głębniku na Riaczos. No to są właśnie te krzyżówki z Jaka Buwaldy, już się pokazują z innymi naszymi połączeniami typu właśnie Szyma, Lot, czy coś takiego, także... I think two more is okay. Okay. Tutaj jeszcze, bo czas nas goni, musimy jechać dalej, oczywiście jeszcze tam do Belgii i do Niemiec później, dlatego jeszcze tutaj nam pokażę jak dwa gołębie. Fantastic to. It's long distance bird. He looks like sprint bird. It is a cross of the Doutzen line on one hand and the Brokamp on the other side. This is Hagerson. He won 10 national, 33 national, he never missed. Morning liberation, afternoon liberation, June, September, he's always there. Tu jest fantastyczny gołąb, co aż jestem w szoku, że no, taki gołąb potężnie zbudowany. He's too beautiful to be a long distance bird. Yes, exactly. I wanted to say it. Tutaj właśnie z Jakiem śmiejemy się, że to jest gołąb. On jest za piękny na gołębia dalekodystansowego. No, no jest fantastyczny. Ja bym na pewno się pomylił, że to jest gołąb typowo sprinterski bądź Alleran, ale na pewno nie gołąb maratoński. Jest potężny. Tutaj, mogą Państwo zobaczyć, jaki on jest duży w budowie. Pięknie związany, ułożony. Tutaj skrzydło tego gołębia już chyba pokazywałem. I on był 5 razy w 60 krajowej z lotów maratońskich. I tutaj jest też takie coś ciekawego, że gołębie albo wypuszczają rano, albo wypuszczają po południu. I on zawsze zdobywa konkursy, czy to jest ranne wypuszczenie, czy popołudniowe. Ale no naprawdę, i to jest krzyżówka właśnie Doutzen i linii Brokampa, ale no go przepiękny. No. Naprawdę, tak, osobiście takiego maratońskiego gołębia to chyba tylko właśnie Sky od Rolfa Schlemmera, którego również będziemy opisywać w kolejnym reportażu, może się równać z tym ptakiem. No coś pięknego, naprawdę ta krzyżówka tych dwóch linii zimbredowanych, no fantastyczny gołąb. Fantastyczny. It's crazy nice. He's fantastic. He's intelligent. He's smart. Yes, but a lot of your pigeons I see they are very intelligent. They look take around with always, the head. They're yes, always. Yes. I'm selecting on that. Yes. Pure character. Yes. I tutaj właśnie mówię do Siaka, że wszystkie te gołębie kręcą główkami, że on mówi, że właśnie oprócz tutaj dla niego tak budowa nie jest bardzo ważna, tylko przede wszystkim charakter. Te gołębie zawsze, pośrednio mówiąc, no muszą posiadać jaja, tak on tutaj to określił. Także no tutaj byle jakiś słaby gołąb się naprawdę nie zostanie w głębniku. Także tutaj natura selekcjonuje i długość lotów, ale naprawdę ptaki są wybitne. No. Można tylko mówić ochy, achy na temat tych ptaków, no tutaj... No brak słów, można powiedzieć. This is Beta. This is a granddaughter of Doutzen. She won first NPO, so not national, first NPO, first provincial, with 1 hour lead. She had one hour ahead of which the rest. 833. It was a very hard race. 2 days open course. And she's a granddaughter. That was her first national race. I tutaj właśnie last year, 2000... Jak nam pokazał również pięknego, wspaniałego gołębia, który wygrał lot NPO, czyli to jest, można powiedzieć, lot prowincjonalny, który bardzo często w Polsce się myli, że to jest odpowiednik lotu narodowego w Belgii, to jest lot okręgowy tutaj NPO i wygrała na ponad 3000 gołębi z godzinnym wyprzedzeniem lot 843 km, gdzie większość gołębi przylatywała dopiero drugiego dnia w konkursie, także tutaj samiczka fantastyczna i to jest wnuczka właśnie tej Doutzen. No tutaj można zobaczyć, jak te plecy tego gołębia wyglądają, to jest specyficzne dla gołębi sprinterskich, ale nie dla gołębi dalekodystansowych, żeby były takie ładne, związane w budowie, tutaj widełki, wąsko, wszystko, no, gołąb naprawdę przepiękny, tak widać na kolorowym oku, no, cała rodzina, jeżeli rok po roku wygrywa się pierwsze NPO, pierwsze loty narodowe, to coś o tym świadczy. A najlepsze jest to, że widać, że te gołębie później się na innych gołębnikach, czy to w Chinach, czy w bardzo ekstremalnych warunkach, gdzie w Chinach, powiedzmy, lot, czy w Japonii loty ekstremalne, powyżej 2000 km nawet, może być od 1000 w górę, gdzie Japończycy są zwariowani na punkcie tego typu lotu, no te gołębie wszędzie się pokazują. To świadczy o tym, że Siaka nie znajdą Państwo, tak jak mówię, tych gołębi na jakichś aukcjach internetowych w jakiejś olbrzymiej ilości, czy to w Niemczech, czy w Belgii, w Polsce to już nawet wiadomo, że nigdy nie było takiej możliwości. Dlatego te gołębie nie potrzebują reklamy, one, tak jak Siak żartuje, dla niego najlepszą reklamą jest otwarcie listy konkursowej i lot. Także tutaj bardzo dziękujemy Siakowi, że nam
udostępnił jako pierwszym hodowcą tutaj z Polski i ogólnie jeśli chodzi o hodowlę z Europy, jeszcze nikt nie filmował tej hodowli, dlatego też myślę, że będzie troszkę wejść zagranicznych ludzi, którzy bardzo są ciekawi, jak to wszystko u Siaka wygląda, a tu dzięki naszej przyjaźni no, udało się, że tutaj wpuścił nas na te gołębniki i pozwolił polskim hodowcom poznać się od tej strony, także myślę, że wiele ciekawych informacji tutaj również hodowcy dowiedzą się, usłyszeli i myślę, że będzie fajny odbiór tego filmiku. So, thank you very much, Siak! That's it. That's it. Okay.